Środa, 22 sierpnia, Karolina Paras, witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. Co dziś w programie? Dziś w informacjach powiemy o letnich remontach, także o tym, jak pewna rudera potrafi skutecznie przedłużyć remont. Powiemy także o zbliżającej się rowerowej sobocie. Przed nami ostatnie wakacyjne dni. Dla jednych był to czas wypoczynku, dla innych wzmożonej pracy, na przykład przy remoncie mieszkania. Dziś sprawdziliśmy, czy piotrkowianie często przeznaczają urlopy na remonty i z jakimi wydatkami trzeba się liczyć. Lato to czas wakacji, urlopów i wyjazdów, ale nie tylko. Często urlopy przeznaczamy nie tylko na wypoczynek, ale również na remonty. Ponad 50% badanych wskazało, że faktycznie jeżeli planuje remonty, to planuje je na ten okres, na miesiące letnie, cieplejsze, bo wtedy wiadomo, farby szybciej schną i te prace przebiegają szybciej i sprawniej. W pozostałych miesiącach zdecydowanie mniejsze grono. Jedynie 2% Polaków planuje remonty zimą. Jeżeli chodzi o zakres prac remontowych, to 75% badanych wskazuje na to, że chce odświeżyć ściany, chce faktycznie je pomalować. Spytaliśmy piotrkowian, czy często zdarzają im się urlopowe remonty. Nie wiem, ja akurat nie robię remontu, ale pewnie tak, bo pogoda sprzyja i łatwiej jest zorganizować. To jest bardzo dobry czas, tylko nieodpowiednia pora dla firm budowlanych, bo wtedy jest najwięcej roboty i trzeba dużo, dużo wcześniej zamawiać sobie usługę. No na pewno tak. Jest trochę więcej czasu. Dzieciaki można wysłać do babci. Każdy czas jest dobry dla remontu. Chyba szkoda trochę urlopu marnować na remont, tak mi się wydaje. Co najczęściej remontujemy? W domu. Malowania. Może coś, zmiana w kuchni. Nie wiem, no malujemy chyba, nie? Odświeżamy. Takie podstawowe rzeczy same musimy, co można zrobić. No, grubsze sprawy trzeba zlecać, niestety. Remonty to nie tylko praca, ale też i spory wydatek. Ceny farb czy tapet wahają się od kilkunastu nawet do kilkuset złotych. Wszystko zależy od jakości. Koszt odświeżenia 50-metrowego mieszkania w zależności od jakości farby i użytej do malowania. Jest to koszt około od 500 nawet do 1500 zł. Planując remont, warto wybrać odpowiedni produkt, taki, który wystarczy na lata. Obecnie popularne są farby ścieralne, które łatwo utrzymać w czystości. Warto malować zawsze dobrą farbą, farbą zmywalną, ze względu na to, że ona jest na dłuższy okres czasu. Tak? Możemy częściej myć ściany, automatycznie dłuższy mamy okres użytkowania. W kolorystyce najczęściej występują teraz szarości. W czasie wakacji remontujemy nie tylko domy i mieszkania. To także czas na remonty w szkołach i przedszkolach. Odmalowane ściany, odświeżone korytarze, placówki wielkimi krokami przygotowują się na powrót uczniów. Jak co roku, koniec wakacji sprzyja przygotowaniom do nowego roku szkolnego. Również w tym roku pełną parą przygotowujemy się do rozpoczęcia zajęć. W tym roku został zbudowany podjazd dla niepełnosprawnych. Również do wykorzystania dla mam, które przychodzą tutaj z wózkami z małymi dziećmi, żeby mogły sobie bezpiecznie podjechać i dostać się na teren szkoły. I odmalowaliśmy sale lekcyjne, odnowiliśmy. Remontów nie brakuje również w innych placówkach. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 trwa remont elewacji. Pojawiło się również nowe boisko. Trwa także budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 5. A propos remontów, i to nie tylko tych wakacyjnych. Czy nie ma mocnych na właściciela rudery? Ani nadzór budowlany, ani sąd na razie nie mogą poradzić sobie z ruderą przy ulicy Pruchnika. Zagrażający zawaleniem się budynek powoduje komplikacje z remontem drogi. Pierwszy etap prac zakładał jeden ze scenariuszy awaryjnych. Dziś wdrażany jest kolejny. Tymczasem właściciel ani budynku nie remontuje, ani nie rozbiera. Za nic ma plany remontu ulicy, nakazy inspektorów i przechodniów. A rudera jak straszyła, tak straszy. Przypomnijmy, gdy ruszał drugi etap prac na Pruchnika, plan był taki, by z remontu wyłączyć część ulicy sąsiadującej z walącą się ruderą. Bez wykopu wykonano remont instalacji podziemnych, tak zwanym przeciskiem. Chodziło o to, by nie doprowadzić do katastrofy. Jednak pozostawienie starego asfaltu na wysokości rudery też nie jest dobrym rozwiązaniem. Dzisiaj jest pomysł, by remont wraz z położeniem nowej nawierzchni dokończyć przy ruderze nad chodnikiem budowana jest wiata.
Na skutek odwołania się od kolejnej decyzji PINB-u, właściciela tej posesji, a właściwie jej użytkownika wieczystego, no postanowiliśmy dłużej nie czekać, bo ta sprawa nie ma końca. Równolegle toczą się w sądzie postępowania karne, cywilne zostały umorzone, więc widać, że te sprawy będą trwały jeszcze kilka lat, a my z remontem chcemy jak najszybciej skończyć, żeby skończyły się utrudnienia i dla właścicieli posesji pozostałych, i dla osób prowadzących tam działalność gospodarczą. Stąd wymyśliliśmy takie rozwiązanie, które zabezpiecza wszystkich użytkowników drogi przed ewentualnymi cegłami, które mogą spadać z tego budynku, a nam pozwolą na wykonanie robót bitumicznych w całości, na całym odcinku, czyli nie będzie żadnego przewężenia. Wiata to mniejsze zło. Dzięki niej będzie nowy, równy asfalt, ale zabraknie remontu chodnika pod samą wiatą. Myśleliśmy, że to rozbiorą, a przecież to jest poniżej krytyki, naprawdę. Ja jak idę tu z wnuczką, to na babciu, ale czy to się nie rozwali, czy to na głowę nam nie spadnie. Konstrukcja przy budynku będzie tak długo, jak długo będzie stać budynek. Na razie trwa batalia sądowa z właścicielem rudery, który robi wszystko, by nie doprowadzić do jej rozbiórki. Walka, jak mówią urzędnicy, może potrwać długo. I tu rodzi się pytanie, czy rzeczywiście na takich właścicieli nie ma mocnych? Zmieniamy temat. Dziś przed Miejskim Zakładem Komunikacyjnym zorganizowano konferencję prasową. Co było tematem konferencji i jak przebiegała, popatrzmy. Konferencję, a raczej spotkanie z mediami zorganizował prezes MZT Zbigniew Stankowski wspólnie z przedstawicielami załogi. Prezes odniósł się do zarzutów jednego z pracowników, który zarzucał kierownictwu niegospodarność. Ja uważam, że to są kompletne bzdury, ale to jest temat do wyjaśnienia. Dlaczego kompletne bzdury? No, też nie chciałbym teraz tu prowadzić dyskusji, pytań, odpowiedzi i tak dalej, ale jeżeli mówi się, że na przykład autobus kosztował 58, kosztował 200 tysięcy, a sprzedane były za około 100 tysięcy, to mówię dokładnie, że faktura na zakup autobusu 58 w dokumentach opiewa na kwotę 163 tysiące i w umowie zawiera również cenę oprogramowania TEXO, które służy do napraw autobusów. Czyli jeżeli byśmy ujęli, że około 20 tysięcy kosztuje, to muszę dokładnie wyjaśnić, bo Państwo, jakieś nieporozumienie było. Jeżeli odejmiemy od tej kwoty 163 tysiące, 20 tysięcy za oprogramowanie, wychodzi nam na to, że ten autobus był kupiony za kwotę 143 tysiące złotych netto. I był mówimy cały czas o netto, bo nie chcemy mieszać VAT-u. VAT sobie spółka zwraca, także kwota, koszty jakie poniesione były, to są koszty netto. W związku z tym sprzedaliśmy też netto za kwotę 120 tysięcy. W czasie eksploatacji przez 20 miesięcy tego autobusu koszty były takie jak średnia napraw w autobusie, czyli każdego autobusu wcześniejszego. Koszt napraw naszych autobusów, 37 autobusów w miesiącu, średnio, bo sprawdzałem, około 1000 zł na autobus. Chcemy pracować spokojnie. W dobrej atmosferze pojawiła się jedna osoba, która robi to, zakłóca temat. Wiemy, czym to jest spowodowane. Moim zdaniem tym, że nie przedłużyłem umowę z jego synem, którego przyjąłem na jego prośbę. A dlaczego? No jestem dżentelmenem, nie będę odpowiadał. Poza tym... Ta osoba chyba już jest wyobcowana w zakładzie, bo jest w konflikcie z każdym pracownikiem. Pracuje tu 125 osób. Może panowie powiedzą kilka słów, żebym powiedział. Myślę, że pan Jabłoński i jego sprawy prywatne nie powinny przenosić się w ogóle na zakład, bo to nie dotyczy spraw zakładowych. A co dotyczy myjki, jak pan Jabłoński zarzucił, że ta myjka jest w ogóle nie sprawdza, to ta myjka jest o wiele lepsza niż poprzednia, która była. Pan Jabłoński właśnie jest członkiem naszego związku i samozwańczo można powiedzieć, najpierw w lutym udał się jako przedstawiciel, nie wiem, załogi i po części później się też powołał, że jako z ramienia naszego związku zawodowego poszedł do prezydenta na skargę. Aczkolwiek sam poszedł, z nikim tego nie uzgadniał ani nic i później powołał się jeszcze, że z naszego ramienia. Chciałem się odnieść do konferencji, na której pan Jabłoński powiedział, że dostajemy jakieś różne suweniry i premie, o których oczywiście nie ma mowy, jest to wielu kłamstwo. To wszystko jest do sprawdzenia na listach płac, także nie widzę problemu.
Nigdy tutaj właśnie pan Jabłoński nie zgłaszał ani do naszego związku, ani do kolegi, ani do Solidarności, ani do Rady, że ma jakieś problemy. Problemy się pojawiły, gdy zaczął stopę wojenną z panem prezesem, gdzieś tam jakieś prywatne sprawy. Później nie przedłużył mu prezes umowy, który to syn jeździł na umowę na czas określony. I te problemy się nasiliły. Nie chcąc rozwiązywać tych problemów tu w związkach czy w zakładzie, udał się po prostu właśnie samoistnie do Rady Miasta, do prezydenta, biega nie wiadomo po co, wszyscy są tu złodzieje, tak, nic się nie robi w spółce. Natomiast jeśli chciałem powiedzieć o autobusie 58, ten autobus byłby do dzisiaj, 58, w spółce do dzisiaj, gdyby jeździł właśnie inny kierowca. Jeździł pan Jabłoński autobusem 41, bez przerwy były problemy. Poszedł później na 58, były są problemy. Autobus 41 do dzisiaj jeździ, 58 autobusu nie ma. Rada Nadzorcza spółki ma przeprowadzić kontrolę wewnętrzną. Do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo o treści znanej od pana Jabłońskiego. Zgodnie z kompetencją Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na wniosek Zgromadzenia Wspólnika odbyła posiedzenie w dniu 25 lipca. Podjęliśmy uchwałę o tym, żeby Zgromadzenie Wspólników oddelegowało pracownika kontroli wewnętrznej i ta kontrola trwa. O wnioskach i stanie kontroli będziemy Państwa informować, bo to jest kompetencją Rady Nadzorczej, żeby wszelkie treści, które zostały poruszone w tym piśmie, zostały wyjaśnione. Wypowiedzi prezesa były przerywane przez niezaproszonego gościa. Samo to, że pani tu przyszła, to robi pani kampanię. Pan dzisiaj zaczął. Dobrze, kończymy. Proszę państwa. Tego, że jest to kampania. Proszę państwa, chciałby pan coś jeszcze dodać? Pan wiele nieprawidłowości. Dobrze, zorganizuje pani swoją kampanię, będzie pani mówiła. Teraz proszę mi pozwolić, że przyszła pani bez zaproszenia na moje oświadczenie dla mediów i próbuje pani robić kampanię. Ja przepraszam, nie chcę, ja tylko mam jedną intencję. Nie chcę uczestniczyć w żadnej kampanii. Jeżeli coś powiedziałem źle o pani kampanii, to przepraszam. Ale proszę sobie robić kampanię za tą bramą, dobrze? 2306 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących oraz techników ma prawo do przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego. Są to ci maturzyści, którzy nie zdali jednego z 5 egzaminów podczas majowej sesji. We wtorek odbył się egzamin pisemny. Emocji przed poprawką nie brakowało. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 do sierpniowego egzaminu mogło przystąpić 41 osób. W efekcie na poprawkę zdecydowało się 36 abiturientów. To w większości osoby, którym na pierwszym egzaminie zabrakło niewiele, by zaliczyć. Jakie emocje? No jest taki lekki stresik, ale myślę, że może będzie lepiej. Jest mniejszy stres niż na pierwszym terminie. Naprawdę? Tak, jakoś mniej odczuwalny. Jaki przedmiot pan zdaje? Matematykę. Ile zabrakłoby zdać? 2%. 28% miałem. Czyli dwa zadania dosłownie. Po jednym punkcie. No żal jest, ale trzeba poprawić. Czyli to tak tuż przed matą? Tak. Jak się poprawi matematykę, to będzie się mieć maturę i się pomyśli dalej. Przed egzaminem wśród uczniów piotrkowskiej jedynki było nerwowo, choć jak mówili, większy stres był w maju. Dzisiaj jest troszeczkę bardziej tak lżej na sercu. Myślę, że już tak nie trzyma nas to wszystko. Pierwszy termin był dużo gorszy. Poprawka, tak jak majowa matura, niczym się od niej nie różniła. Procedury są takie same. Sprawdzanie obecności, losowanie miejsc. Punktualnie o godzinie 9 rozdano arkusze egzaminacyjne. Ten, dla kogo i tym razem zestaw nie okaże się łatwy, będzie miał jeszcze kilka szans na poprawę. Można poprawiać maturę przez okres 5 lat. Po tym okresie trzeba przystąpić do kompletu przedmiotów. Wyniki pisemnych matur we wrześniu. Ustne egzaminy poprawkowe odbędą się w przyszłym tygodniu. A my ze szkoły przenosimy się w plener. W najbliższą sobotę rano z Piotrkowa wyruszy pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. Z kolei wieczorem cykliści będą mogli pojechać z Osirem na nocny rowerowy rajd. Dwa kółka, trochę chęci i czasu. To recepta na ekspresową pielgrzymkę do Częstochowy. Ekspresowa, bo całość zajmie zaledwie 3 dni, a celem podróży jest udział w uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej. W ubiegłych latach pielgrzymka cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Przygotowania do tegorocznej pielgrzymki już trwają. Organizator Michał Rosiak podkreśla, że najważniejsze to dobrze sprawdzić sprzęt i zorganizować zaopatrzenie. Jeśli chodzi o przygotowanie, na pewno sprawny rower. To jest podstawa sukcesu, więc ten rower nie dość, że powinien być kilka razy przejechany przed tą pielgrzymką, że się tak wyrażę. To na pewno warto by było gdzieś podjechać może do jakiegoś serwisu, czy samemu w garażu sobie podłubać, zobaczyć, czy tam wszystko działa, czy dętki trzymają powietrze i tak dalej. Im więcej takich pierdółek wyeliminujemy, tym wtedy sprawniej i żwawiej będziemy się przemieszczać. No i zaopatrzenie? Tak, zaopatrzenie przede wszystkim. Pogody mamy ostatnio bardzo różne. Dzisiaj nieco chłodniej, ale równie dobrze może być tak, że będziemy mieli upały, więc na pewno trzeba mieć przy sobie jedzenie i bezwarunkowo coś do picia. Zapisy trwają do 23 sierpnia w zakrystii Kościoła Matki Bożej Śnieżnej, czyli Panien Dominikanek, oraz w sklepie rowerowym Bikemia. Pielgrzymka na Jasną Górę rokrocznie wyrusza 25 sierpnia. To stało się już tradycją. Pamiętam dokładnie, że te 13 lat temu miała to być pojedyncza impreza. Chcieliśmy zrobić coś takiego, żeby zobaczyć, czy to się w Piotrkowie przyjmie. No i jak widać się przyjęło. Z każdego roku na rok jest nas raz więcej, raz mniej. To zależy oczywiście od terminu. Teraz będziemy mieli sobotę i niedzielę na samym początku, więc myślę, że sporo osób pojedzie. Można również wziąć udział tylko w jedną stronę. Jeśli komuś na przykład nie uda się w poniedziałek załatwić wolnego, wtedy można pojechać tylko i na przykład przejechać tylko trasę do Częstochowy, wrócić pociągiem, bądź zanocować sobie jeden nocleg z nami. Tutaj opcji jest bardzo dużo. Podnicy w jedną stronę mają do przejechania około 90 km. Do Piotrkowa wrócą w poniedziałek. Również w sobotę cyklistów czekać będzie pierwszy piotrkowski nocny rajd rowerowy z Osirem. Na 10-kilometrową nocną trasę należy się jednak przygotować. Wyjątkowy. W historii Ośrodka Sportu i Rekreacji po raz pierwszy zmierzymy się z tym zadaniem. Wystartujemy o godzinie 21 z Wierzei i przez pełne zwierza Bory będziemy zmierzać w stronę osady leśnej, edukacyjnej osady leśnej w Kole. Oczywiście mając na uwadze własne bezpieczeństwo. Droga leśna, dokonaliśmy jej wizji przed chwilą, jest bezpieczna. Natomiast oświetlenie, kamizelka, kask to nie tylko mile widziany atrybut naszych rowerzystów biorących udział w wycieczce, ale i konieczny. Przypominam, oświetlenie pełne roweru, kamizelka blaskowa i kask. Zapisy w Ośrodku Sportu i Rekreacji potrwają do piątku do godziny 14. Start rajdu w najbliższą sobotę o 20:30 na osiedlu Wierzeje przy ulicy Sasanek. Wakacje mają się ku końcowi. Przed nami w czwartek ostatni letni festyn rodzinny, który odbędzie się o godzinie 15 w Amfiteatrze Miejskim. Podczas tego festynu będzie całe mnóstwo atrakcji. Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi wszystkich Państwa. Zostajemy w temacie. Wakacyjne teatrzyki w Amfiteatrze Miejskim uczą i bawią. Tym razem najmłodsi obejrzeli spektakl ekologiczny w wykonaniu Krakowskiego Biura Promocji i Kultury. Zabawki w opałach to przygody robota Robi i lalki Basi, które trafiają do śmieci i mają być spalone. Bajka uczy, jak dbać o środowisko, co można palić w piecach i czym jest smog. Najmłodsi dowiedzieli się również, jak segregować śmieci oraz gdzie powinny trafić elektrośmieci. Za tydzień ostatni z cyklu wakacyjnych teatrzyków wyciągamy dzieci z bramy. Dzikie papugi. Start o 11:00. W Amfiteatrze Miejskim wstęp wolny. Drodzy Państwo, przed nami ostatnie wakacyjne chwile. Warto zatem skorzystać z pięknej pogody i wybrać się na koncerty w plenerze. Na takie koncerty zaprasza Miejski Ośrodek Kultury. W najbliższy piątek o godzinie 20:00 na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpi zespół Jasna Strona Mocy. Natomiast w niedzielę o godzinie 17:00 również w tym samym miejscu zagra dla Państwa Miejska Orkiestra Dęta. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz na naszej antenie magazyn sportowy. Do zobaczenia. We'll be right back.
22 sierpnia w kolejnym wydaniu magazynu sportowego Telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafiejczuk. Szczypiornistki startu Elbląg wygrały rozgrywany w Piotrkowie czwarty memoriał imienia Krzysztofa Kazimierskiego. Drugie miejsce zajął Ruch Chorzów, trzecie Piotrkowia, a czwarte GTPR Gdynia. Krzysztof Kazimierski był jednym z twórców żeńskiej piłki ręcznej w Piotrkowie. W tym roku mija 50. rocznica założenia sekcji szczypiornistek w dawnym GKS Piotrkowia. Pod wodzą legendarnego niemalże trenera nasze zawodniczki w 1987 roku awansowały do ówczesnej pierwszej ligi, w której grają nieprzerwanie do dzisiaj. Ten turniej, czwarty turniej imienia Krzysztofa Kaśmierskiego zbiegł się z rocznicą 50-lecia powstania sekcji piłki ręcznej w Piotrkowie, w której Krzysztof Kazimierski był jednym z założycieli i pierwszych szkoleniowców. To potem wspaniała kariera Krzysztofa, który wychował wiele reprezentantek naszego klubu, które występowały na ligowych parkietach, były medalistkami Mistrzostw Polski, reprezentantkami kraju, zdobywały medale na młodzieżowych mistrzostwach świata. Ja pokrótce przypomnę tylko historię i zdobycze Krzysztofa Kazimierskiego. Rok 1997 i 82 z juniorkami Piotrkowi wygrywa centralną Spartakiadę Młodzieży. Rok 1984, Mistrzostwo Polski Juniorek i po raz trzeci wygrał centralną Spartakiadę Młodzieży. To były podwaliny pod przyszłe sukcesy zespołu seniorek Piotrkowi. Rok 1987, Krzysztof Kazimierski wprowadzał ówczesny GKS Piotrkowia do pierwszej ligi. Rok 1990, pierwszy historyczny brązowy medal dla Piotrkowa Trybunalskiego. Za swoje osiągnięcia sportowe Krzysztof Kazimierski został uhonorowany przez ministra sportu odznaką za zasługi dla sportu. Wspaniały człowiek, wspaniała osobowość, wspaniała postać piłki ręcznej. I stąd właśnie ten cykliczny turniej jego pamięci. Turniej przyniósł zwycięstwo zespołowi startu Elbląg. W ostatnim meczu imprezy elblążanki nie dały żadnych szans gospodyniom, wygrywając aż 32-22. Tuż za plecami startu plasował się Ruch Chorzów, który również pokonał Piotrkowię 24-21, co należy uznać za dużą niespodziankę. Piotrkowianki po wygranym pierwszym meczu z GTPR Gdynia zagrały słabiej i w efekcie zajęły trzecie miejsce. Trener widzi jednak pozytywy w grze swoich podopiecznych. Jest jeszcze bardzo dużo do poprawy i mamy nad czym, ja nad czym myśleć, a dziewczyny nad czym pracować. Ale idziemy do przodu, ta obrona już wygląda bardzo dobrze. Brakuje nam trochę skuteczności, ale to jeszcze mamy 2 tygodnie i dopiero na tym wchodzimy w ten etap rzucania na bramkę i ja wierzę, że to przyjdzie. No jeszcze nie zawsze rozumiemy się, przy stałych fragmentach gry nie zawsze jeszcze dziewczyny wiedzą, szczególnie w tych momentach, gdzie jest mecz na styku, gdzieś jeszcze brakuje tej pewności siebie, ale idziemy w dobrym kierunku i ja jestem z tego bardzo zadowolony. Najlepszą bramkarką w opinii organizatorów została Karolina Sarnecka, Piotrkowia, najlepszą zawodniczką Magdalena Draszek, Ruch Chorzów, a królową strzelczyń Katarzyna Kołodziejska, GTPR Gdynia. Tymczasem szóste sparingowe zwycięstwo odnieśli szczypiorniści Piotrkowianina, którzy za 2 tygodnie zainaugurują nowy sezon w PGNiG Superlidze. Podopieczni Dmytro Zieńczuka pokonali pierwszoligową Olimpię Piekary Śląskie 27-26. Olimpia zaskoczyła nasz zespół w pierwszej połowie, a bardzo dobre spotkanie rozgrywał bramkarz gości, który obronił wiele rzutów zawodników z Piotrkowa. Przyjezdni grali skutecznie z kontry i do przerwy prowadzili 16-12. Na początku drugiej połowy goście jeszcze powiększyli przewagę, prowadząc w 36 minucie 19-13. Od tego momentu nasz zespół wrzucił jednak przysłowiowy piąty bieg, odrobił straty, a w końcówce przychylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, pokonując rywala jednym trafieniem 27-26. Pierwsza połowa zostawia dużo do życzenia, nasza postawa ogólnie w dzisiejszym meczu. Nie wiem, z czego to wyniknęło, może już ze zmęczenia. Teraz mamy 2 dni wolnego, mam nadzieję, że się zregenerujemy i przystąpimy do następnego tygodnia na pełnym skupieniu. No, w grach sparingowych oczywiście idzie nam dobrze, ale nie ma też co popadać w hura optymizm. Zobaczymy, liga wszystko zweryfikuje, ale jesteśmy dobrej myśli. No, dla tego pierwszoligowca dzisiaj z Piekar Śląskich momentami, oni rzeczywiście grali bardzo, bardzo ambitnie. Mogła przerażać w pierwszej połowie ilość szybkich kontr wyprowadzonych przez Olimpię po waszych błędach, prosto.
Może nie tak po naszych prostych błędach, po prostu po naszej nieskuteczności w ataku. Mieliśmy wypracowane ładne pozycje, no niestety gdzieś brakło skupienia przy rzucie. Te piłki nie leciały tam, gdzie powinny lecieć. Bramkarz nas odbijał, zrobiliśmy z niego mistrza świata. No i dlatego poszły im łatwe bramki z kontry. Same statystyki mówią, że na 32 rzuty oddaliśmy tylko 12 bramek. Troszeczkę może tutaj upatruję tutaj tej nieskuteczności w jakichś może cięższych treningach. Ostatnio dużo trenujemy na siłowni, ale też nie ma co zwalać na to winy. Teraz troszeczkę będziemy schodzić z obciążeń i będzie to wyglądało na pewno lepiej. Sebastian Iskra mówił dosłownie, jesteście przymuleni, bo rzeczywiście te ostatnie dni, dwa treningi dziennie, no to było dzisiaj widać w pierwszej połowie. Graliście jakby w takim zwolnionym tempie, ale to chyba dobrze, prawda, że no, tak ciężko pracujecie na treningach, bo dobra gra ma przyjść dopiero za dwa tygodnie w meczach ligowych, kiedy rozpoczniecie grę o punkty. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że ta ciężka praca, tutaj ten cały miesiąc trenowania po dwa treningi zaowocuje punktami w lidze i tym żyjemy teraz. Ostatnim sprawdzianem Piotrkowianina przed ligą będzie wyjazdowy mecz ze Stalą Mielec, a odbędzie się on w piątek 24 sierpnia o godzinie 18. To był emocjonujący weekend z siatkówką plażową w Piotrkowie. Na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany został kolejny nocny turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta. Piotrkowskie turnieje cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a udział w nich biorą zawodnicy i zawodniczki z całego województwa łódzkiego. Wśród mężczyzn już po raz kolejny bezkonkurencyjna była para ze Skierniewic, Jakub Sobolewski i Michał Kędzior. To ich trzeci triumf w tym roku na piotrkowskiej plaży. Staramy się. Robimy co w naszej mocy. Wiadomo, każdy chce wygrać. Udało nam się faktycznie wygrać tutaj dwa razy, ale raz zajęliśmy czwarte miejsce, także nie zawsze wygrywamy. Jak oceniłbyś poziom tego turnieju i organizację? Bardzo fajnie, że w sobotę wieczór spotykacie się na sportowo, żeby spędzić tutaj czas. Tak, lubimy tutaj przyjeżdżać, ponieważ organizacja należy do jednej z najlepszych w Polsce. Staramy się jeździć po różnych turniejach, więc wiemy, jak to wygląda w innych miastach, ale tutaj już powiedzieliśmy, że za każdym razem, jak tylko mamy informację, że istnieje taki turniej, to przyjeżdżamy. Zarówno czy dzieje się on za dnia, czy w nocy, jest w porządku. A co do poziomu, zawsze tu jest duży poziom, bo jesteśmy w centrum Polski, każdy ma blisko z różnych miejscowości, nie tylko tutaj z województwa, ale i dalej. I poziom naprawdę należy do jednych z wyższych tutaj w okolicy. W kategorii kobiet walka była również emocjonująca, a wygrały turniej ostatecznie zawodniczki z Łasku Agnieszka Gonerska i Magda Stasiak. Spotkałyśmy się z parą w grupie, z którą co prawda wygrałyśmy, ale w finale pokazały jednak też swoją taką wysoki poziom. Co prawda wygrałyśmy ten finał, ale w tiebreaku był zacięty mecz. Walczyłyśmy do końca, nie odpuszczałyśmy tych piłek. No i udało się w końcówce, bo jednak tiebreak był do 13, więc... No ale wszystko poszło po naszej myśli. W tym roku mamy założone oświetlenie, co pozwala nam organizować nocne turnieje. Szczerze powiem, że tegoroczne lato sprawia to, że ludzie poszukują tych nocnych turniejów, bo naprawdę łatwiej i przyjemniej jest grać, gdy już ta temperatura troszeczkę spadnie. A zarazem, tak, to co mówimy, fajna atmosfera, sobota wieczorem, tak. Nie przyjeżdżają już tylko ludzie z Piotrkowa, z okolic, bo są parę tak naprawdę z całego województwa łódzkiego, chyba nawet nie tylko, co? Z całego województwa łódzkiego najdalej mamy parę reprezentantów i instruktorów z Osiru Skierniewice, którzy wygrywają te nasze turnieje. Jest to kolejny cykl, kolejny turniej naszego cyklu wakacyjnego. Tym razem gramy o puchar pana prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pana Krzysztofa Chojniaka. Dzisiejszy turniej otworzył pan wiceprezydent Andrzej Kacperek. Także cieszymy się niezmiernie z tego, że w końcu ta dyscyplina jest zauważana i naprawdę ludzie przychodzą tutaj na te trybuny, które wypełniają się czasami do ostatniego miejsca. To jeszcze nie koniec plażowego sezonu w Piotrkowie. Pod koniec sierpnia zostaną rozegrane bowiem ostatnie turnieje Grand Prix, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. A na kolejny magazyn sportowy zapraszam za tydzień.